Hejka, witam wszystkich w poniedziałek. Jak widzicie, został mi tutaj taki kawałeczek jednego koloru, ale tutaj też będę go miała, więc sobie spokojnie dorobię później. Dzisiaj następny kawałeczek i widzimy się dopiero z wyklejaniem za 2 tygodnie, nie, za tydzień, za dwa, czyli 27 wracam. Ok, ale żeby nie przedłużając czasu, bo czas to pieniądz. Ja ostatnio jestem tak w tyle z robotą, dlatego tak się spieszę, wiecie. Także się nie obrażajcie, dlatego że tak lecę jak ten, jak to tornado, ale naprawdę ostatnio nie wyrabiam po prostu z czasem. Roboty mam mega dużo i jestem strasznie w tyle z wyzwaniem rocznym, jeżeli chodzi o haf krzyżykowy. W ogóle cały luty nie malowałam ani jednego obrazu, tylko zaczęłam po prostu. Nie miałam po prostu czasu. Cały czas siedzę nad wyszywaniem i czort, po prostu czort. Chciałabym wszystko zrobić naraz, a się nie da, dlatego musiałam to sobie jakoś ogarnąć. Dobra, zaczniemy sobie od 743. Poukładałam sobie ostatnio w skrzyneczce z diamentami, bo już miałam takie niedokończone czasami coś tam, gdzieś tam i w ogóle. I sobie poprzesypywałam, także troszeczkę więcej miejsca mi się coraz bardziej robi, bo to już prawie końcówka. Już wiecie, takie pierwsze koty za płoty. Cały czas myślę na tym chińskim wyrazem, czy tym zdaniem, czy co tutaj piszę po tym chińsku, że tak powiem, po chińskiemu. I zastanawiam się po chińsku, czy zostawić po prostu, czy ponaklejać jakimś kolorkiem, nie wiem, w stylu białego lub nieba. Jestem ciekawa, czy nie będzie mi tło spod spodu przebijać, chociaż tutaj tak średnio widać, ale zawsze to coś, wiecie. Zawsze jakieś kolory pod spodem są i dlatego się zastanawiam. Cały czas, ale to jeszcze mamy troszeczkę czasu, ja też mam trochę czasu do tego, żeby się zastanowić. Dobra. I teraz jeszcze tutaj mam ten kolorek. Tak, bo to był ten, co nie? Ja już się naprawdę, ja się tak gubię. Skończyłam haft 1, to Wam pokażę w piątek. Skończyłam hafci przed chwilą. Mam nadzieję skończyć jeszcze jeden do końca tygodnia. Dlatego mówię Wam, luty to jest taki miesiąc dla mnie po prostu tylko wyłącznie z wyszywaniem, ponieważ w tym roku chcę zrobić mojemu, właśnie robię mojemu prezent właśnie wyszywany i dlatego wszystko się koło tego kręci, a że czasu mam troszeczkę mało, więc no jakoś to nadrabiam. Dosłownie mam tydzień czasu, żeby skończyć do końca ten mój znaczek pocztowy. Także i go scalić w jedno, więc troszeczkę no mało tego czasu mi zostało, a chciałam to zrobić jak najszybciej, bo chciałam to wziąć ze sobą po prostu na wyjazd. Także po prostu czas mnie goni. Także obrazy, które miałam malować w tym miesiącu, czyli moją motankę i Londyn, który miałam skończyć, tak samo obraz dla mojego, oczywiście z tym sercem, czyli ta para na łódce, pewna jestem, że skończę dopiero w marcu.
I cały czas myślę, czy właśnie marca nie poświęcić na dokończenie tych wszystkich trzech obrazów. Natomiast no, chciałabym wylosować je tak jakiś na marzec, no bo to jednak wiecie, takie no, no bo o to chodziło, że tak powiem. I widzicie, już 2 miesiące już jestem w tyle, a miałam nie być w tyle. I jestem. O, tutaj jeszcze jeden był. Jestem po prostu na siebie tak wściekła, bo. Jak miałam czas, to nie robiłam tego, co trzeba i teraz po prostu jest mi ciężko nadgonić. Ale się ogarnę w marcu na pewno. Luty, ostatni miesiąc taki, że tak powiem, takiego hulaj duszy. A potem się bierzemy do roboty, koty. 783. 783 to jest coś. Chodź tutaj. Maluszku. Ja widziałam, że tam komentarze mi napisałyście, dziewczyny. Ja odpiszę dzisiaj na te komentarze co do ostatniego filmiku na temat tych moich właśnie skracików. Także spokojnie, że nie odpisuję na komentarze powiedzmy 2 dni. Dajcie mi troszeczkę czasami więcej czasu, bo mam ochotę odpisać, a zaraz zapominam, bo coś innego mi wchodzi do głowy i tak po prostu się czasami dzieje. Ale ja też staram się nie siedzieć cały czas na telefonie, tylko coś robić, więc no. Jak nie odpisuję, to nie znaczy, że jestem jakaś tam gburowata, czy wyżej głowę noszę niż mózg. Tylko po prostu albo mam problemy z pamięcią, albo po prostu robię coś innego, co mnie absorbuje w pełni. Dlatego z takim opóźnieniem te komentarze są wpisywane. Czasami odpisuję od razu, a czasami po prostu wychodzi jak wychodzi. Ale oczywiście to nie jest nic personalnego, żeby któryś z was sobie, czy tam któryś z was sobie nie pomyślał, że to jakieś o, ja tej nie lubię, bo ona coś tam. Nie. Ja nie mam takich problemów. Nie bywam zazdrosna o takie rzeczy. W ogóle staram się nie być zazdrosna o nic. Chociaż czasami jak to człowiekowi się nie uda za bardzo. No, ale nie w tym sensie. Nigdy jakoś nie byłam taką osobą, która by zazdrościła nie wiadomo jak. Mój syn jest strasznie, strasznie zazdrosny. Już troszeczkę może teraz mniej, ale te ostatnie 2-3 lata to była po prostu tragedia. Cały czas tylko słyszałam, że wszyscy mają, tylko nie on ma i dlaczego tak, a dlaczego nie. Tylko tak się dzieje i w ogóle. I 45 tysięcy pytań do. No ale mam nadzieję, że już się troszeczkę ogarnął z tym, że niestety życie nas nie rozpieszcza, nie daje nam tego, czego chcemy. No i musi się niestety do tego przyzwyczajać. A i mi spadł. Dobra. Okej, tutaj 3. Tutaj muszę sobie dokładnie ogarnąć. Nie, to będzie tylko ta jedna, dobra. Czyli tutaj z tego koloru mam wszystko. 63. Dobra, strzałeczka do góry to było 891. Łeczka do góry. Powiedziałabym dzisiaj wam takie małe zdarzenie, które miałam, prywatne, ale boję się, że kiedyś może się zdarzyć tak, że ta osoba trafi na mój kanał, więc lepiej niestety już nie mówić czasami pewnych rzeczy. Także ogólnie weekend minął szybko. Zawsze jak mała jest. Zresztą od czwartku, tak jak wam mówiłam, byłyśmy chore obie. Ja mam jeszcze katar, małe już przeszło. Że ona znowu robi inhalację. Mama inhalacji nie robi, więc
dlatego u mnie jest pewnie dłużej. No ale już mi lepiej, już gardło mi wraca, ale i tak na razie wody gazowanej, czy tam lekko gazowanej nie piję, tylko herbatę cały czas. Bo ja się boję, że znowu sobie zafajdam i będzie po prostu tragedia. U mnie to jest chwila. Po prostu chwila. Dobra, to ten też mamy. Jeszcze się uderzyłam za karę. Dobra, to teraz może tą eskę sobie walniemy. 720. 720, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Ogarniemy sobie słoneczko do końca. I tak też ten tydzień będzie wyglądał troszeczkę troszeczkę na wariackich papierach, bo wiecie, do tych Włoch nie polecę tak o jak ta, taki, jak się śmieje, że jak taki pasztet normalnie. Tylko żeby się jakoś pokazać, więc no troszeczkę, zresztą co roku, powiem wam szczerze, że to nie chodzi tylko o wyjazd, ale co roku sobie funduję po prostu takie zabiegi upiększające na swoją facjatę i w ogóle, bo zrobiłam sobie rzęski i teraz będę miała pazurki, jeszcze brwi. Zawsze jeszcze chodzę do fryzjera, ale w tym roku, znaczy teraz w lutym sobie już daruję, bo jednak no finanse też coraz bardziej się podnoszą, ceny, i kiedyś zrobiłam sobie 4 zabiegi na raz i by mnie to jakoś nie kosztowało za dużo, powiedzmy, a teraz no niestety muszę myśleć co, za ile i gdzie. Przez to właśnie, przez tą podwyżkę ceny. Także luty będzie tak jak zawsze. Będę ogarnięta, że tak powiem, a potem znowu do czasu wakacji będę chodziła jak ten pasztet tak zwany. Także, no ale powiedziałam, że nie będę robić tego Włochom i ja też bym się źle czuła, lecąc do Włoch i wyglądając po prostu no niezadbana taka po prostu. A jeszcze, jeszcze wam powiem. Moja lekarka powiedziała, jak ostatnio byłam, co zrobiłam te badania krwi, moja lekarka mi powiedziała, że, znaczy zapisała mi witaminy. Ogólnie, jakieś tam żeńszeń, coś tam. No i okej, zaczęłam ostatnio brać, 2 dni wzięłam. Że tak powiem, po 2 dniach mordę mi wysypało. Jak po prostu tragedia, mówię do mojego, akurat mój wyjechał w sobotę, mówię do niego, ty patrz jak mi twarz wysypało, nie? Ja mówię, no ja wiem, że spadek odporności na pewno swoje daje, ale Matko Święta, ja mówię, wiesz co, ja chyba sobie poczytam te tabletki jeszcze raz, bo nie czytam składu dokładnie. Ja mówię, zobacz, czy tam cynku nie ma. No i oczywiście, cynku jest, cynk jest. I ja mówię, no pięknie, no to już wiem, dlaczego mnie wysypuje, bo przy trądzikowych zmianach, jeżeli ktoś ma problemy z tym, cynk się bierze na twarz. Bo tak samo jakbyście piły herbatę z bratka, kiedyś się piło. Najpierw jest wysyp, a potem się goją. I ja mówię, ja się wpakowałam, nie? Bo chciałam ten żeńszeń rzeczywiście, powiem wam szczerze, pobudza troszeczkę. Nawet byłam w szoku, bo po 2 tabletkach ja już naprawdę czułam się jakoś tak inaczej. Ale mówię, nie, no wyjazd mam za tydzień, no przecież nie pojadę cała wysypana. Dlatego powiedziałam, nie, teraz nie będę brała. Jak przyjadę, dopiero zacznę brać. No bo dajcie spokój, no takie wielkie mi się zrobiły krochy na twarzy. Ja, uwierzcie mi, ja nie jestem taka, znaczy nie, no bo wy mnie ogólnie nie znacie tak dobrze, ale ja miałam problemy bardzo duże skórne, jak miałam 18 lat. Z trądziku, który miałam ogólnie, zwykłego młodzieńczego, przerodziło się w troszeczkę większy trądzik. Ten trądzik potem przerodził się w coś w stylu gronkowca złocistego. Miałam takie mega duże cysty na twarzy. Miałam ich około 9 sztuk. Takich 2-3 cm. No duże takie były. Jeszcze wtedy kończyłam szkołę średnią na profilu kucharza, więc no wyglądałam po prostu źle. Po prostu wyglądałam źle. I wtedy też zaczęłam brać izotek. No oczywiście po izoteku zaczęło mi to wysuszać od środka, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie jestem tego typu osobą, która wiecie, no jeden pryszcz mi wyskoczy gdzieś tam i ja już robię dramę. Nie, nie, nie. Uwierzcie mi, że
Jak mi wyskoczą tam parę na okres, czy tam na takie, no wiecie, czekolady, jak zjem za dużo czekolady, bo to czekolada też strasznie, tam kakao wzmacnia trądzik, no to jakoś tam się nie przejmuję, no bo ja wiem, że to jest moja wina i w ogóle, ale jest różnica, jeżeli mi wyskoczą powiedzmy przed okresem te dwa, trzy kroski gdzieś tam jeszcze się pojawią, no to tam pal licho z nimi, ale no teraz to mnie po prostu przy tym cynku, to mnie wysypało tak, że ja naprawdę wyglądam jak młodzież po prostu. Kurczę, bo mi się biurko trzęsie. Wyglądam po prostu jak młodzież. Typowa młodzież. I się śmieję, że wiekiem wyglądam na powiedzmy te swoje lata, które mam, a twarzą wyglądam, nie wiem, na nastolatkę. Przez ten trądzik. No, także dlatego mówię, że tragedia, bo no, każdy podchodzi inaczej do swojej twarzy. Ja troszeczkę już przeżyłam, dlatego mówię, że no tam jednym czy tam dwoma się nie przejmę, no bo to jest normalka. No ale teraz to jest po prostu już Saigon. Saigon mi się zrobił na twarzy i powiedziałam nie, nie, nie. Mówię, jak wrócę, to wtedy zacznę brać odnowę. Dobra, to teraz robimy X. Sześć, kolorek czerwony. No. Także co roku w lutym sobie funduję takie prezent od siebie dla siebie po prostu, bo takie coś też jest potrzebne, powiem Wam szczerze. Ja wiem, że z finansami jest ciężko ostatnio, nie tylko u mnie, ale i u wszystkich, ale no. Zamiast kupić następny obraz, bo już mnie kusiło, już wchodziłam na grupę na Painting i mówię, zobaczę co ma, bo nowości, ale mówię, o nie, 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 Agata, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Mówię, nie, 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 jakoś sobie udało mi się w tym miesiącu po prostu, jak to się mówi? Brakuje mi wyrażenia. Byłam. Ha! No i nie wiem, co chciałam powiedzieć. Znaczy, wiem, co chciałam powiedzieć, ale nie wiem, jak to powiedzieć. To może powiem inaczej. Jestem z siebie dumna, gdyż udało mi się wyjść z tej grupy, nie kupując niczego. Chociaż Natalka pewnie nie będzie zadowolona, ale mi się udało. No, także. Większe wydatki teraz są. Chociażby właśnie. Moja twarz. No, także. Także w tym miesiącu. Zresztą na urodziny już, ja nie wiem czy pamiętacie, ale kupiłam już obraz. Na urodziny już sobie już kupiłam obraz tą dziewczynę z aparatem, co wam pokazywałam. Więc cały czas gdzieś tam w głowie mam to, że ja już prezent sobie Agata wzięłam. Wzięłaś sobie, Agata, prezent. Nie możesz brać innego. No, także próbuję się wrzucić w wir tego wyszywania i po prostu przestaję o tym myśleć. O tym wszystkim. Tak samo o tym wyjeździe. Powiem Wam szczerze, że do mnie nie dochodzi. Mój się ze mnie śmieje, że do mnie po prostu nie dochodzi, że my wyjeżdżamy. Ja mówię, że ja tego nie czuję po prostu. Nie czuję tego. No to ja się czuję po prostu, jakbyśmy wyjeżdżali gdzieś, wiecie, jakieś rendezvous, na weekend, góry, tak jak zazwyczaj, żeśmy jeździli, gdzieś tam jakaś kolacja i tak dalej. Ja mówię, ale ja nie czuję, że ja jadę gdzieś tam, o. To jest takie ciekawe, co nie? Dobra, ale skończymy już gadać o pierdołach. Ten katar mnie dobija po prostu. Uwierzcie mi, że mi dobija. Dobra, zrobimy sobie jeszcze znak równości. To jest 605. W ogóle jak ja to powiedziałam, znak równości, nie? Każdy wie, o co chodzi. Dobra, i to jest chyba tylko jeden taki. I teraz zrobimy sobie poprzeczną beleczkę. Poprzeczny ukośnik to jest 818, to też jest róż. Róż. Dobra.
Róż i już. Pogadałam sobie trochę. To teraz możemy z powrotem zaklejać w ciszy. Co do seriali, nic nowego nie oglądałam. Czekam na serial. Pod koniec marca ma się pojawić jakiś serial z D.B. Woodsidem. To jest aktor, który grał Amenadiela w Lucyferze. Coś w stylu właśnie tego Strzelca, co ja właśnie teraz oglądam. Będzie zamieszana Biały Dom i Prezydent i jakieś tam takie ciekawe troszeczkę się zapowiada. No, o pokoju z telefonem, którego, na który nikt nie dzwoni i nagle się okazuje, że jednak ktoś dzwoni. I jestem ciekawa, o co chodzi, ale dopiero widziałam zwiastun, bo wrzucił właśnie na swojego Instagrama ten aktor i no i tyle i czekamy. Będzie pod koniec marca z tego, co pokazywał dopiero. Ale ja lubię takie szpiegowskie filmy. Dobra, i co teraz robimy? No to teraz może zrobimy tutaj, mam czarnego mało, więc sobie ten czarny ogarnę. Czarnego jest tutaj parę, dosłownie. Oczywiście jak oprawię ten haft, który te moje skrzaciki, które wyszywałam ostatnio, to zanim Wam pokażę w piątek, to pewnie wrzucę na grupę, znaczy na swojego Instagrama. Także jakby ktoś chciał wcześniej zobaczyć, to tam na pewno będzie dostępny do obejrzenia. Dobra. W marcu też zaczynam... Znaczy może tak, nie zaczynam, tylko wracam, ale też zaczynając wracam do Teamworka, czyli do firmy, która się zajmuje zajmuje się, czym się zajmuje? Może tak, jest partnerem biznesowym firmy Oriflame. I tam mam zamiar troszeczkę się poświęcić temu, bo może mi się uda w końcu coś z tego wyciągnąć dla siebie. Że tak powiem, w tej opcji biznesowej, bo tu nie chodzi o rozprowadzanie kosmetyków, tylko o opcję biznesową. Czyli jest to nastawione na zysk. Mam nadzieję, że mi się uda. Bo powiedziałam sobie ostatnio, że jeżeli zrobię, jeżeli dostanę to orzeczenie dość długo, dość długie, to się wezmę za coś w końcu, za jakąś robotę, bo szkoda czasu, który mija. Szkoda czasu, który mija i nic się z nim nie robi. A tak to przynajmniej za te 3 lata będę mogła powiedzieć, czy rzeczywiście jest nie warte. Czy jest warte? Czy do czegoś dojdę, czy nie dojdę? Znaczy, wiecie, to też jest uwarunkowane tylko i wyłącznie od nas samych. Czyli jak bardzo chcemy się poświęcić temu, co robimy. Także zobaczymy. Ale tak czy tak trzymajcie kciuki. Jakby ktoś był, jak mówiłam ostatnio, jakby ktoś był zainteresowany czymś więcej na ten temat, to ja zapraszam oczywiście na Instagrama, można do mnie pisać na wiadomości prywatnej. Czekajcie, bo szukam koloru i coś nie mogę go... Tam jest. Schował się. Nie mogłam go wyczaić. No, gdyby ktoś chciał wiedzieć coś więcej na ten temat, to zapraszam na Instagrama. Wiadomości prywatnej, bo tutaj na YouTubie się nie da pisać, tylko komentarze. Więc zapraszam jak najbardziej. Gdyby ktoś chciał sobie spróbować dorobić sobie do jakichś pieniążków dla siebie. To jak najbardziej pomogę, pokażę, wytłumaczę i tak dalej.
Dobra, teraz mamy 8, 2, 3. Mi się już tutaj klej kończy i mi się za bardzo nie chce przyklejać. A nie chcę sobie wysypywać na tackę, bo tego jest mało. Chodź tutaj, jeszcze jeden, jeszcze jeden. O, jest. Dobra. No ale też mówiąc, chciałabym z tym spróbować, bo ceny idą do góry, jak wiecie sami. Wszystko zaczyna troszeczkę więcej kosztować i mnie to przeraża, bo nie lubię myśleć po prostu, skąd wziąć pieniądze i jak je wziąć i jak tutaj przeżyć miesiąc, żeby było. A przy tych moich dwóch dzieciakach i lekach, które muszę kupować co miesiąc i w ogóle wyprawce do przedszkola i no wiecie jak to jest. Nie mówiąc o jedzeniu i tak dalej, no to jest troszeczkę. Także chciałabym być w miarę ile urząd skarbowy pozwoli niezależna po prostu. Bo cały czas wchodzi to postanowienie, chcą zrobić, żebyśmy my, matki dzieci niepełnosprawnych, mogły chociaż pójść na jakąś część etatu do pracy. Byłabym bardzo przeszczęśliwa, gdyby to przeszło. Mam nadzieję, że przejdzie. Dlatego... dlatego tym bardziej bym chciała. Wiecie, no, dodatkowa gotówka zawsze się przyda. A jeżeli ktoś siedzi w domu, tak jak ja, no to jest super opcja, bo wszystko jest online. Nie trzeba wychodzić tak naprawdę z domu i... Zresztą w miarę nie trzeba wychodzić z domu, no bo do ludzi trzeba wyjść. Ale wiecie, o co mi chodzi. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Czekajcie, sobie to przesunę. Sobie jednak tego kleju troszeczkę dodam, bo coś mnie już tutaj nie klei za bardzo się. Od razu lepiej. Tutaj. Dlatego też widzicie, pewnie moje paznokcie są w strasznym stanie, bo ja specjalnie je nie robię nic z nimi, tak jak mówiłam wam ostatnio na filmiku, że nie zwracajcie uwagi, jakby coś. Specjalnie je hoduję po to, żeby ona miała później na czym robić, także wyglądają po prostu tragicznie.
I będzie ostatni z tego koloru. Dobra. Strasznie dużo tutaj widzę takich pojedynczych, malutkich. Na przykład jeden będzie tylko taki 823. Może by to było? Jaki to był kolor? 312. 312. I jeden tylko tutaj widzę. Dobra, to może zrobimy teraz sobie zielony 890. Tego też jest tylko parę sztuk. No to teraz może C318. Dobra. No teraz 799. To jest ten tak zwany zakaz wjazdu. Strasznie dużo widzę znajomych, ostatnio wrzuca jakieś spamy, znaczy tak jakby wchodziły w różne strony i po prostu sam wyrzuca się spam. Także uważajcie, co klikacie ostatnio na fejsie, bo już to trzecia wiadomość widzę już tutaj dzisiaj na Messengerze od innej osoby po prostu do mnie, żeby kliknąć coś tam, nie? Po prostu link ktoś wysyła. Nie klikajcie w linki, które nie wiecie, co to jest. Naprawdę. Dobra, teraz zrobimy sobie płotek 519. Ja od razu piszę do takiej osoby wiadomość pod tym, oczywiście nie klikając na link, ale piszę od razu, że spam. Bo to nie one wysyłają, tylko po prostu sam Facebook generuje takie, sam ten wirus po prostu generuje coś takiego. Że patrzę po prostu i później ktoś pisze na głównym profilu, żeby nie klikać w linki, bo to spam po prostu. A to przez to, że po prostu wchodzą w jakieś takie gry, zabawy, quizy, nie quizy, albo zobacz, kim będziesz za pół roku, i będziesz miała dzieci i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to. Takie pierdoły robione właśnie po to, żeby ludzie klikali, żeby wchodzili. 926, gdzie ty jesteś tutaj?
I właśnie z tego się później te wirusy generują. Także uważajcie, naprawdę uważajcie, nie wchodźcie w takie pierdoły, bo takie zabawy są tak głupie, nie to, że głupie to jeszcze albo jakiś znak zodiaku, czy pasujecie do siebie, czy jakieś takie różne są takie pierdoły. Albo zobacz, jak będziesz wyglądała za 10 lat. To jest właśnie specjalnie robione po to, żeby się ktoś skusił, wszedł i potem lament i płacz. A jeszcze jak macie w telefonie jakieś zapisane hasło albo coś, no to tym bardziej 3 razy się zastanówcie, bo to nie wiadomo, gdzie to leci później. Dobra, teraz Y robimy. O, następna. Tragedia. Tragedia, co to się dzieje po prostu. I znowu inna osoba, nie? Dobra. Tutaj mamy ten jeden kolor, który mam. To może teraz... Jotki też mam troszeczkę dużo. Jeszcze mamy R. 4, 3, 6, tu jesteś. Jeszcze mamy R. Dookoła tutaj słońce. Dobra, tam już nie. Dobra, i zostały nam dosłownie 4 kolory. PJ, znak zapytania i niebieski. Au, mi się uderzyło. Dobra. Dobra, to teraz może sobie zrobimy znak zapytania.
Teraz muszę się pomału zbierać, bo to dzisiaj jest, znaczy zaczynały się u nas ferie. I godzinę krócej jest przedszkole otwarte. Czyli zamiast do 16 jest do 15. Także muszę się zaraz zebrać. Przykleję. No i napisałam do tych koleżanek, że spam wysyłają, to wszystkie mi napisały, że do wszystkich im się wysłało, po prostu do wszystkich. Czyli całą listę zaimportowało kontaktów i do każdego powysyłał. Po prostu masakra. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj skończę ten kawałeczek i na dzisiaj będziemy kończyć. Ja wiem, że troszeczkę krócej, o te 15 minutek, ale... muszę jeszcze podjechać do Lidla. Do Lidla muszę jeszcze podjechać. Kupić rzeczy, idę do przedszkola. Tutaj jeszcze ewentualnie te maluchy zrobię, bo te wyżej to już sobie później ogarnę. Tutaj jeszcze te maluszki. Dobra, i resztę już sobie ogarnę, słuchajcie, później. Także następne wyklejanko dopiero pod koniec miesiąca. Widzimy się w środę na malowanku. Ja myślę, że wrócimy do Londynu, będziemy kończyć Londyn. Czy tam Paryż, przepraszam, nie wiem co to tam za miasto jest, no ale tak czy tak, będziemy kończyć tam ten kawałek. Także dziękuję Wam za dzisiaj i miłego dnia Wam życzę. Buziaczki.